Dzień dobry. Wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości, Marek Suski, jest moim gościem w studiu. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Zna pan już swojego nadleśniczego? Nie, nie znam. Nie zna pan pana Mariusza Wertki? To jest nadleśniczy w Grójcu. Nie znam. To co, nie chce pan skorzystać z nowego programu PiSu Chrust Plus? Nie będzie pan zbierał gałęzi? Kto wie, jak zakręcą kurek gazowy, to pewnie będę musiał stawić jakąś kozę do domu. Edward Siarka, wasz wiceminister klimatu i środowiska, wydał oświadczenie. Proszę państwa, to dla was, to do was, narodzie, że cały czas obowiązuje, za zgodą leśniczego, możliwość zbierania gałęzi na opał. Czy to jest odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na rosnące ceny węgla? Sądzę, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o tego rodzaju rzeczy, no to być może jakaś niewielka grupa ludzi, która mieszka w okolicach lasu, może z tego skorzystać, ale nie sądzę, żeby to miało rozwiązać problemy. No właśnie chciałem panu powiedzieć, że pan, można sobie pozbierać chrustu na grilla, można sobie pozbierać na ognisko w lesie. No, w lesie może lepiej nie palić ognisk, ale jeżeli to ma być, a pan poseł Siarka, pan minister Siarka twierdzi, że to w związku z rosnącymi cenami węgla, no to jest, no ja to pamiętam, ma być sposób na opał. Ja jeszcze chrust. Pamiętam te czasy PRL-u, kiedy rzeczywiście miałem kilka lat, z babcią do lasu jeździliśmy i babcia zbierała szyszki, bo się dobrze paliły w piecu. To były rzeczywiście czasy biedy. I co, i po 60 latach, przepraszam, pisowski minister mówi, zbierajcie chrust. Przecież to jest równie dobre, jak rady pana profesora Niesiołowskiego, żeby jeść szczafi mirabelki. Sądzę, że to przejdzie do jakiejś historii takich niezręcznych wypowiedzi. Natomiast rzeczywiście w tej chwili trwają prace nad tym, żeby jednak do Polski część węgla sprowadzić z zagranicy. Dlatego, żeby tego węgla nie zabrakło po embargu na węgiel rosyjski, który był sprowadzany przez prywatne firmy i używany przez wielu mieszkańców do opału. Dobrze, węgiel węglem. Czy pan minister Siarka nie powinien spłonąć ze wstydu i podać się do dymisji? Nie wiem, to już jego kwestia. Nie, to jest o czym się zapali. To jest kwestia oceny pana posła, panie pośle. Pan jest wiceszefem klubu. Jak pan widzi i słyszy takie rzeczy, o których sam pan mówi, że przejdą do historii i będą się ludzie z tego śmiać i oburzać na to. Oby rzeczywiście tak było, że będą się z tego śmiać, bo kryzys narasta, wojna się rozwija, a rynki w ogóle energetyczne... A wasz minister mówi ludziom, zbierajcie chrust. A rynki energetyczne są dzisiaj w sytuacji takiej, że jest poszukiwanie, skąd wziąć energię i wszystkie kraje się tym martwią. Panie pośle, pan ma 100-metrowy dom. Zresztą, niestety ogrzewany gazem, i gdyby przyszła sytuacja, że nie będzie gazu, to rzeczywiście może bym musiał stawić jakąś kozę. Tak wyglądała Gruzja po wojnie z Rosją. A propos pańskiego domu. On od lat jest wart 350 tysięcy. W Grójcu czas się zatrzymał i inflacja nie działa. No niestety to jest stary dom. I co, i ciągle jest wart 350 tysięcy? Niestety tak. Panie pośle, tutaj go kupuję. Gdzie będę mieszkać? Nie no, jak to? Pod mostem. Dobra, panie pośle, ja dam panu 400, zarobi pan 50 w suchym. Kupi sobie lepszy. No nie kupię sobie lepszego. No jak ja to? Się przyzwyczaiłem. Mhm. A poza tym... A to nie jest przypadkiem tak, że pan... Jakby to powiedzieć bardzo grzecznie, rzecz jasna, zapomniał uzupełnić tego oświadczenia majątkowego i ceny domu. Nie zapomniałem. Ostatnio moja córka brała kredyt i żyrowaliśmy ten kredyt. Potrzebna była wycena tego domu i działki, na której stoi. I proszę sobie wyobrazić, że został on wyceniony niżej niż podaje wartość. Dobrze. Więc może powinienem wpisać niższą wartość. Stary Panie dom pośle, z lat pan... 20. XX wieku, więc ma już około 100 lat. Szykuję się do remontu, zbieram pieniądze, bo dach przecieka. No, nie jest to naprawdę willa. 7 po 8. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef klubu PiSu, jest moim gościem. Panie pośle, czy cieszy się pan, że Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Brukselę? No, myślę, że tak, dlatego, że jednak środki z tego planu będą
powodować możliwość wsparcia wielu przedsiębiorstw. A wie pan, ile będzie wynosił podatek za pańskiego 7-letniego Passata? Sądzę, że nie, dlatego że premier to dementował. Ale co mógł dementować? Dementował, że są tego rodzaju wymogi, to są zachęty. One są na piśmie. Czy naprawdę pan analizował to? Tak, mam przed sobą, proszę pana, mam przed sobą ten plan budowy, mam też aneks do niego. Premier, ten plan, proszę pana, premier jest... mówił, że no, to są różne wymysły opozycji, która najpierw mówiła tak. Nie, ale panie tak, pośle, ale jakie Grzegorz Schreiber? Żebyśmy w ogóle nie dostali tego planu. Mm-hmm. Później mówili, że trzeba nałożyć na Polskę dodatkowe warunki, a dzisiaj wychodzą i mówią, że no, to są dodatkowe warunki, będą koszty, będą jakieś podatki. Ja słyszałem, że premier dementował, że to jest wymysł opozycji. 1 czerwca tego roku datowany jest aneks do implementacji dokumentu. Ja rozumiem, że to wkrótce się stanie programem opozycji, choć teraz to krytykują. To nie jest plan opozycji, to jest... Odnaleziony, zagubiony przez Skidawę Błońską. Pan będzie teraz z tego kpił, pan mówi, że premier... Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że premier mówił, że to są jakieś wymysły opozycji, że takie będą. A dlaczego w takim razie minister Schreiber mówił, że tak, niestety to jest w Krajowym Planie Odbudowy i niestety ubolewam nad tym? No to zobaczymy, jak będzie. Znaczy, ale przepraszam, ale co tu jest do oglądania? Co pan chce oglądać? Dokumenty, które żeście podpisali i nie wiecie, co podpisaliście? A wie pan o tym, że na przykład powinien powstać komitet monitorujący, czyli takie ciało, które będzie nadzorowało wprowadzanie Krajowego Planu Odbudowy, implementowanie go. Rozumiem, że to jest dalszy krok w likwidacji państwa polskiego. Planowa polityka Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość chce likwidować państwo polskie. Nie, no myślę, że te wymysły Unii Europejskiej są w tym kierunku. To nie są wymysły, to jest kierunku. Coś, pod czym wyście się podpisali. Ja nie. Pan za tym głosował, panie pośle. Za czym? Za tym. Nie. Za Krajowym Planem Odbudowy. Za Krajowym Planem Odbudowy, tak, ale nie ze żadnymi aneksami. Panie, w ogóle nikt nam nie przedstawiał jakichś tego rodzaju. A to, że wam ktoś tego nie przedstawił. Ale to, panie pośle, to proszę się z pretensjami zgłaszać do pana premiera, a nie do mediów. Zobaczymy. Myślę, że będzie informacja na ten temat i wtedy się okaże. Reforma obejmuje wejście w życie ustawy o powołaniu... Ustawy to może być inne ciało, inny akt ustawodawczy o powołaniu komitetu monitorującego. Macie na to czas, panie pośle, do 30 czerwca. Nie na uchwalenie tej ustawy czy przyjęcie rozporządzenia, tylko na wejście w życie. Chwalić Boga jest dzisiaj 7 czerwca. Pan, rozumiem, nigdy nie słyszał o komitecie monitorującym. Nie słyszałem i nie wydaje mi się, żeby to była jakaś sprawa w najwyższej wagi, tym bardziej, że miało nie być głupich postulatów, które związane by były z tym krajowym prawie planem. Prawie 300. Prawie 300. Wszystkie kraje podobno dostały takie wymysły. Panie pośle, czy pan wyleci w kosmos? Już wkrótce? No, myślę, że chyba nie. Pytam dlatego, nie że ma pan takich spotykał rakiet, się wczoraj żeby z Łukaszem Noskiem, jeden z pierwszych inwestorów w SpaceX, Elona Muska. To jest polski, amerykański miliarder. O czym pan z nim rozmawiał? O energetyce właśnie. Dlatego, że a nie mamy... o tym, żeby pana wynieść w kosmos na orbitę? Nie, to jakoś nie pałam rządzą lewitacji gdzieś to w kosmosie. Natomiast rzeczywiście rozmawialiśmy o energetyce, o problemach, które ma w ogóle świat i o jego przełomowej technologii, takich mikroinstalacji jądrowych, które mogłyby być szybko implementowane do Polski i rozwiązałyby część problemów polskiej energetyki. O tym wszystkim radio RMF24 i w interi.pl. Tam także pytanie, czy Jarosław Kaczyński wreszcie odejdzie z rządu. A słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. No to zacznijmy od tego pytania, czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu. Michał Dworczyk wczoraj pytany odpowiedział, że wszystko wskazuje na to, że zbliża się moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Mogę tylko potwierdzić, zbliża się. Zbliża się ten moment. Tak. A kiedy? A nie wiem, to prezes jest ale jak prezesem. To potwierdza pan, a pan nie wie kiedy? No nie wiem kiedy. No to skąd pan wie, że się zbliża ten moment? Może on nigdy nie nastąpi? Może Jarosław Kaczyński będzie wiecznie wicepremierem? A ja bym życzył Polsce, żeby mieć wiecznie takiego premiera, ale prezes zapowiedział, że odejdzie i miał odejść na początku tego roku. Wybuchła wojna. Powiedział, że niestety w związku z wojną
jest konieczność, żeby był w rządzie i przygotowywał też tą ustawę o obronie ojczyzny. No właśnie, ustawa została przygotowana. Z tego powodu ustawa weszła w życie. Nie odszedł. Teraz zapowiada, że wkrótce odejdzie. No, czyli moment się zbliża. Czyli prezes odejdzie wkrótce, ale nie chce pan powiedzieć kiedy. No nie wiem, to nie jest moja decyzja. Ale podejrzewa pan, że jeszcze, że co, że po wakacjach? Nie będę gdybał. Przed wakacjami, w trakcie? Niech pan mnie wciąga w takie rozważania. Nie, ja nie żądam od pana gdybania, tylko odpowiedzi. Chciałbym uzyskać od pana odpowiedź na pytanie, ale dobrze. Ale nie znam odpowiedzi. Nie zna pan. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów razem z Pawłem Kukizem? Tego nie wiem. Różne rzeczy widziałem. To jest możliwe. No, nawet wczoraj rozmawiałem z Pawłem. Bardzo sympatycznie żeśmy rozmawiali. No dobrze, ale czy takie sympatyczne rozmowy mogłyby oznaczać wasz wspólny start? Jeden z sondaży często, jest zaskakująco korzystny. Często takie sympatyczne rozmowy są otwarciem drogi do współpracy. A dzisiaj w parlamencie współpracujemy z Pawłem i jego grupą. A wyobraża pan sobie wspólny start po tym wszystkim, co się działo i dzieje ze Zbigniewem Ziobrą i z Solidarną Polską? Ale oczywiście, że sobie wyobrażam. Jakby to panu powiedzieć, przypomnieć panu, co pan w tym studiu o nich opowiadał? Ale ja to wszystko pamiętam. To a co pan mówił? To nie, nie zmieniam zdania, natomiast w naprawdę polityce... nie zmienia pan zdania? Uważa pan, że to są ludzie niegodni? To rzeczywiście wtedy było zaskakujące i zdania nie zmieniam, natomiast... Ale jak można z takimi tak ludźmi, jest, z takimi ludźmi, z takimi okrutnikami, że... ludźmi niegodnymi kandydować ze wspólnej listy? No, była moja ocena ówczesnych zachowań i jej nie zmieniłem. Natomiast w polityce zawiera się kompromisy, które są ciężkie czasami, trudne. Panie pośle, no dobrze, to kompromis. Jeżeli mielibyśmy oddać władzę tym, którzy chętnie by Polskę zlikwidowali, no to lepiej iść z takimi ludźmi. A poza tym, panie redaktorze, no czy ktoś jest bez wad? No, każdy z nas ma jakieś wady. No tak, ale nie o każdym pan mówi, że jest tego niegodny. Dobra, że jest złym człowiekiem. Ja bym nie chciał ze złymi ludźmi w komitywę wchodzić, no ale to pański wybór, panie pośle. To proszę mi, czy ja mówię, że chcę? Ja mówię, że to jest konieczność dla kraju. Czy pan się tak poświęci, że pan chociaż nie chce... To musi, tak? Nie, to że muszę. To jest wybór pomiędzy uczuciami a rozumem. Rozum mówi, że trzeba ratować Polskę, bo mamy dzisiaj, można powiedzieć, dwa takie fronty, które nas z dwóch stron atakują. Jedni mówią, że prowadzimy wojnę z Unią, a drudzy, że zdradzamy Polskę. Sam pan mówi, że zdradzacie Polskę. Między zdradą a wojną. Sam pan mówi, że zdradzacie Polskę. Mówi pan, że podpisujecie dokumenty, które... Ale panie redaktorze, między zdradą a wojną jest jeszcze duży obszar twardych negocjacji. My twardo negocjujemy z Unią, broniąc polskich interesów. Ale jak ja panu mówię, a czy pan wie, że zgodziliście się na podniesienie wieku emerytalnego? Nie. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Ale oczywiście, że to jest... A, to przepraszam. To jest program wszystko, opozycji. Wszystko, co jest podpisane, to jest ja wszystko rozumiem, nieprawda. Rozumiem, że opozycja próbowała opozycji, poprzez pośle. Unię Europejską wprowadzić swój program i zmusić nas do realizacji programu. Ale się na to zgodzili. Ale nieprawda. Nie ma tam czegoś takiego, że ma być podniesiony wiek emerytalny. Jakżeż to? No tak. No. Nie ma tego. Nie ma i tam tych tego, podatków że jest na samochody przymus, też nie ma. Nie ma tam czegoś takiego, nic że jest przymus wprowadzenia podwyższonego wieku panie pośle, emerytalnego. Panie pośle, to po co był ten cały cyrk, czekanie na ten Krajowy Plan Odbudowy, odtrąbianie wielkiego sukcesu, skoro to wszystko i tak pana zdaniem nie istnieje? My wszyscy ulegliśmy jakiejś zbiorowej halucynacji. Ja mówię, że nie istnieje. No i to pan mówi, że tego tam nie ma. No to... Pieniądze mają być, natomiast to, o czym pan mówi, nie ma tam zobowiązania do podwyższenia wieku emerytalnego. Panie pośle, czy pan czytał, kamienie milowe? Nie chociaż wszystkie, niektóre. Nie wszystkie i z tego nie wyczytałem, żeby tam coś takiego było, że musimy wprowadzić. Owszem, możliwość pracy dłużej, ale jest w tej chwili możliwość pracy dłużej to jest zupełnie co innego. Nie, tam jest, że państwo będzie dążyć do podniesienia wieku emerytalnego. A to nie jest jednoznaczne z podwyższeniem. To do czego będzie dążyć? Ale zaraz, może dążyć bardzo długo. Czyli pan mówi tak, ha, myśmy oszukali tę Brukselę, a te głupki nie, się dały nabrać, tak? Nie, nie mówię ha, że myśmy oszukali, tylko
zapisy miękkie, które mówią, że do czegoś będziemy dążyć. Są daty, są konkretne daty, a pan mówi, że to są miękkie zapisy. 30 czerwca, czy to jest miękko, czy twardo? I co, pan uważa, że 30 czerwca ma być przedłużony wiek emerytalny? Nie, no, 30... Absolutnie z tego nic takiego ale nie wynika. Ale nie, panie pośle, nie. Absolutnie nic z tego nie wynika. Do 30 czerwca ma być wprowadzony komitet monitorujący na przykład. Sądzę, że nie tylko na konferencjach prasowych. Co w takim razie? Premier, ale... Być może Panie przed pośle, Sejmem premier będzie wyjaśniał, dlatego że po prostu stek bzdur, który jest opowiadany przez opozycję... Ale co ma do tego opozycja, panie pośle? To są, można powiedzieć, ich postulaty programowe, które oni próbują przez zagranicę wrzucić, żeby polski rząd to realizował, a polski rząd nie będzie to realizował programu opozycji. Przez premiera Mateusza Morawieckiego. No nie ale chcę pana pan martwić. Interpretuje, że coś, co jest zapisane miękko, jako że... 30 czerwca to nie jest miękko i to nie jest intencja, to jest data. To są nie intencje, chcę pana martwić. Które Unia sobie tak wydumała, ale to nie jest powiedziane, że my musimy to wprowadzić. Możemy o tym rozmawiać, możemy to wprowadzić, możemy nie wprowadzić. Rozumienie słowa, że będą zmierzać do czegoś, to nie jest powiedziane, że na twardo, że muszą 30 czerwca podnieść wiek emerytalny. No, tak, możemy oczywiście rozmawiać, tylko to naprawdę mogę panu zacytować do niczego dokument. Nie prowadzi. To jest polskie tłumaczenie czegoś, co jest po angielsku, ale to jest... tłumaczenie dość wierne, w celu zapewnienia właściwych konsultacji z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami w realizacji planu naprawy i odporności. Reforma obejmuje wejście w życie ustawy, sformułowanie ustawy, aktu legislacyjnego o powołaniu komitetu monitorującego, składającego się z interesariuszy, czyli zainteresowanych i partnerów społecznych. Do 30 czerwca, do końca drugiego kwartału. To jeszcze jest dużo czasu. Panie pośle, niech się pan nie gniewa, ale pan mówi tak. Słowa posła ministra Siarki o chruście przejdą do historii. Ale ta... No tak, powiem wprost. Ta buta, te jakieś opozycyjne papierki... jest jeszcze nie dużo jest czasu, buta. Też przejdzie do historii. To nie jest buta. No jakżeż to nie? To jest po prostu odpór temu, co pan próbuje przedstawić, że tam jeszcze go tam nie ma. No, panie pośle, tyle. Niech się różnimy pan nie się nie. W ocenie. Nie, panie pośle, się niczym nie różnimy. To znaczy pan się różni, no różnimy się. Pan się różni z rzeczywistością. Albo pan się różni z rzeczywistością. No nie, ale panie pośle, praktyka pokaże. Ale minister Schreiber, który to pokaże. Czytał i negocjował, minister Schreiber, który nadzoruje prace legislacyjne rządu, mówi tak, jest tu również przepis o tym, że będzie wprowadzony podatek na samochody spalinowe. Tak samo jak to, że będzie wprowadzony zakaz wjazdu pojazdów spalinowych do centrów miast. A pan mówi... To program opozycyjny. Słyszałem wypowiedzi premiera, który mówił, że to nie jest obligatoryjne. Że to jest rzecz, która może być. Gdzie pan słyszał taką wypowiedź premiera? Bo ja jej nie słyszałem. Ja mówił panu szeptem? Tak, szeptem. No, panie pośle, chyba tak. No zobaczymy. No, publicznie nie było takiej posłuchamy. Wypowiedzi. Być może na tym posiedzeniu Sejmu będzie wystąpienie premiera, który będzie o tym mówić. No bo naprawdę tyle różnych... rzeczy jest opowiadanych, które ja słyszę od ministrów, że to nie jest prawda, że takie są wymogi. Pan mówi, że są. Panie pośle, ale ja nie różnimy ja sam się tego w nie ocenie wymyśliłem. Zapisów. Ja wczoraj zacząłem i skutków tych panie zapisów. Ja wczoraj zacząłem śledzić ten dokument. On jest rzeczywiście długi, ale obiecuję panu, że to prześledzę w całości. Panie pośle, ja zaraz to sprawdzę, ile on ma stron. Ten aneks. Tak, tam dużo. Dobrze, nawet zakładając, że pierwsza to strona tytułowa, to tych stron, panie pośle, jest... Tych dokumentów jest mnóstwo tabel bardzo ciekawych. Panie pośle, tu są 238 stron. Mhm. 238 stron I w tym dokumencie. Z tego, co mówią ministrowie, inne kraje dostały podobne też pakiety. Panie pośle, ja nie twierdzę, że inne kraje zostały inaczej potraktowane. Ale co pan proponuje? Tylko... Mamy wystąpić z Unii Europejskiej? Nie, ale zaraz. Czy pan twardo przed negocjować? Mówił, a że to program opozycji. Są... A ja no panu... tak.
Tak, no to są pomysły, które opozycja, no podniesienie wieku emerytalnego, przecież opozycja wprowadza. Myśmy to cofnęli. I teraz będziecie podnosić. Póki co słyszę od premiera, że to jest nieprawda, że to jest taki wymóg. No jeżeli ale jakby się okazało, że to prawda, to co ja wtedy? Ja nie będę za tym głosować. To już nie ma nic do głosowania. No jak to? No podniesienie wieku emerytalnego musi być ustawowo. Dobrze, panie pośle. A będzie pan głosował za nowymi podatkami? Na przykład na samochody? No nie wiem, zobaczymy. A wiem, że tego nie można, można tego nie wprowadzać podatkiem, można rozporządzeniem. A to już wtedy bierze na siebie odpowiedzialność ten, który takie rozporządzenie wprowadza. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę.